Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasowym odcinku. Słuchajcie, poszukiwania sukienki trwają. Stwierdziliśmy, że się zbierzemy. Jedziemy właśnie do centrum mody w Nadarzynie. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś, co będę mogła jutro założyć. Moja mama już tam jest, robi jakieś takie wstępne rozeznanie. No i twierdzi, że są ładne rzeczy. Pytanie tylko, czy się w nie zmieszczę, no bo jednak ten mój obwód w Guście jest dosyć problematyczny. Ale żyję nadzieją, że znajdę coś fajnego i że nie będzie to nic za miliony monet. Zobaczymy, co takiego tam będzie. Jeżeli nie będzie jakoś dużo ludzi, to postaram się to wam pokazać. Natomiast no, jest niedziela i tego typu miejsca, z tego co się orientuję, zazwyczaj są jednak dosyć mocno oblegane. Więc zobaczymy, czy mi się to uda. 500 metrów, skręć w lewo na rozwidlenie. Wracam do was znowu z auta. Słuchajcie, byliśmy w tym centrum mody. I totalna beznadzieja. W sensie, jeżeli chcecie tam jechać, kupić sukienkę na studniówkę albo na wesele i macie miliony monet w portfelu, to na pewno Skręć w kupicie lewo na coś fajnego. rozwidlenie. To nie podlega wątpliwości. Natomiast tak jak ja szukam czegoś, co będzie proste, skromne, ale jednocześnie młodzieżowe, a nie babciowate, no to absolutnie nic takiego tam nie ma, nie? Nie polecam. Stwierdziliśmy, że spróbujemy jeszcze szybko podjechać na Marywilską. Trochę późno tam dojedziemy, więc nie wiem, czy uda mi się coś kupić, dlatego że no jednak najwięcej ludzi jest tam z rana, potem te boksy zaczynają się zamykać. No ale może coś się uda. Zobaczymy. No jak nie, no to pójdę w tym, co mam. Mam garnitur, mam jakieś sukienki, może nie będą takie strojne, jakbym chciała. No ale to nie tak, że nie mam się w co ubrać. No. Także może tym razem wam coś pokażę, bo nawet myślałam, żeby nagrać coś w tym centrum mody, ale powiem wam, że to mnie zaskoczyło, bo w sklepach przybierani było napisane, że jest zakaz nagrywania i robienia zdjęć. To tak trochę dziwnie. W sensie takim, no wiecie, no szukacie sukienki na wesele, no to chcielibyście sobie obczaić kilka może różnych i zrobić zdjęcia, żeby nie musieć się cofać i ciągle porównywać, więc to tak niefajnie, że nie dają takiej możliwości i wieszają takie, wiecie, kartki z wykrzyknikami na ścianach. No ale na co kto lubi. Jedziemy na tą Marwilską, może tam coś znajdę. O Boże, jakiś bazar się tu uskutecznia. Ciekawe, co to takiego. Ale to wygląda To jak nie jest jakaś ten. taka wyprzedaż To jest garażowa albo bazar coś staroci takiego. na kole, tak mi się No, wydaje. no właśnie. Dobrze. Jedziemy na tą Marwilską i mam nadzieję, że jak wrócę do was kolejny raz, to jednak będę miała jakąś nową sukienkę. Przychodzę do was trochę wymęczona, ale słuchajcie, ten mecz Polska-Francja dzisiaj się wydarzało. Był tak emocjonujący, że czuję się po prostu jakbym maraton przebiegła, tylko siedziałam przed telewizorem. Przychodzę do was, żeby wam pokazać, co takiego było w kalendarzach adwentowych. Dziś otwierałam dwa. Zanim przejdę do nowych łupów, to chciałam wam powiedzieć, że zasługuję na statuetkę z Pana Roku, gdyż tak bardzo skupiłam się na tym napisie, który jest w języku francuskim, na tym pod spodem, że w ogóle nie zauważyłam, że wyżej jest jednak napis w języku angielskim. Jest napisane co do takiego. A jest to nic innego jak masełko do makijażu. Co jest w sumie ekstra, bo jutro jadę na mój wyjazd, taki powiedzmy służbowy, około też już świąteczny. I to jest ekstra pojemność, więc sobie to wezmę i nie będę już brała, wiecie, płynu micelarnego, no bo w walizce istnieje ryzyko, że on mi się rozleje. To, co wylosowałam dzisiaj, to jak to Andrzej stwierdził, styropianowy bumeks. Słuchajcie, jest to nic innego jak gąbka Kończak. Ona oczywiście jak się zmoczy, robi się trochę miękka, nie jest też tak twarda. To jest gąbka, która jakby jak się myjemy przy okazji i zdziera nam ten martwy naskórek z buzi, czyli powiedzmy delikatnie nam tą buzię peelinguje. Nie jest to pumeks. Ok? Nie jest to pumeks, jest to normalnie gąbka, którą możemy umyć w buzie. I kolejna rzecz, nie wzięłam nie tą świeczkę. Ta była w dzisiejszym okienku, bo właśnie dzisiaj jest niedziela, a tak jak już wcześniej wspominałam, co niedzielę, jeżeli chodzi o adwent, mamy świeczkę. Tutaj mamy słodki jaśmin i naprawdę no żałuję, że nie da się tego tak zrobić, żebyście to jakoś poczuli, ale jest to tak piękny i tak w ogóle elegancki zapach. No wow.
ekstra. Jestem tylko ciekawa, jak będzie w tym roku, czy te świeczki będą cztery inne, bo szczerze mówiąc nie obraziłabym się, gdyby były jakby dwie takie same, dlatego że no, to jest świeczka, która ma no, małą tą powierzchnię palenia, więc jak my siedzimy przy telewizorze, to my będziemy ją czuli, ale umówmy się, raczej w całym mieszkaniu tym pachnieć nie będzie, bo trochę jest za mało te pole stapiania się, więc byłoby fajnie, gdyby były takie dwie i można byłoby odpalić dwie naraz, ale to zobaczymy. Tutaj już się pojawia powoli moja walizka, czeka mnie ta najmniej lubiana przeze mnie część, jeżeli chodzi o wyjazdy, czyli pakowanie się. Powiem wam, że bardzo tego nie lubię, dlatego że za chwilę będę za bardzo rozkminiać, co powinnam zabrać, a czego nie, czy coś mi się przyda, pewnie wiecie, jeden na jedną noc tak naprawdę, a jestem przekonana, że tak to wypcham, że będę miała problem, żeby dopiąć, nie? Pokażę wam jedną rzecz. Taką mam ekstra piżamkę. Kupiłam ją w Lidlu, jest to piżamka taka już totalnie świąteczna, bluzka jest z długim rękawem, także to ze sobą zabieram. Ja kupiliśmy tych piżamek więcej, mamy jeszcze jedną taką, powiedzmy, że trochę maci-maci z Andrzejkiem, chociaż góry tych naszych piżamek lekko się różnią, to zachowane są w podobnym klimacie, także święta wjeżdżają mocno. Także stylóweczka do spanka, oczywiście moje renifery też zabiorę, bo są przeboskie. I będę miała ekstra stylóweczkę do spania. Mam nadzieję, że mi się przyda. Chociaż zastanawiam się, czy zażyję snu przez tą dobę najbliższą. No, ale biorę się z opakowaniem. Potem może wam pokażę, co postanowiłam zabrać, jeżeli chodzi o kosmetyki. Bo to pewnie będzie ta ciekawsza część niż ciuchy. O! Kupiłam w końcu sukienkę. Chyba tego nie powiedziałam. Byliśmy na Marewińskiej. Był tłum jak siemasz po prostu. Bardzo dużo ludzi. Weszłam chyba do kilku sklepów i w ogóle nie lubię tego w takich sklepach, że niby ktoś cię zagaduje, niby chce ci pomóc, ale tak w sumie to ma na ciebie wyciurane trochę. I nie, dla pani to nic tu nie ma. No miło mi. Fajnie, że chcesz pomóc. Ale udało mi się, kupiłam sobie sukienkę z gatunku takich bardzo prostych. Zobaczycie ją jutro, nie będę brała kamery, ale wezmę ze sobą telefon, więc na pewno nagram przynajmniej to, jak wyglądam. Wydaje mi się, że będzie okej. Taka do wykorzystania i na tyle luźna, jednocześnie formalna, że wydaje mi się, że na wieczór taki w towarzystwie, wiecie, różnych ważnych ludzi, przy których trzeba uważać na słowa, się przyda. No, dobrze. Pakuję się i za chwilę oglądamy Masterchefa, bo dzisiaj finał. Andrzej, komu kibicujemy? Ci, co kibicujemy, to odpadli. No, strasznie kibicowaliśmy Dominikowi i Dominik no. Wziął i odpadł, ale widzę, podglądam go na Insta i widzę, że już zrezygnował ze swojej pracy w takiej, nie wiem, kawiarni, czy jak to tam nazwać, i prężnie działa, dodaje filmy na TikToku, dodał coś takiego fajnego z cynamonem i nawet zastanawiałam się, czy tego nie spróbować zrobić. No, więc z tych, co by został, to bym powiedziała, że Filip jest taki trochę, wydaje się, cichociemny, w sensie takim, on jest taki niby spokojniutki, ale wydaje mi się, że może wygrać. No, kibicowałabym też Kubie, ale Kubie to z sentymentu, bo... No, ale Kuba miał sporo w top w tym sezonie. No tak, właśnie. No, nie był tak najlepszy. Właśnie ten Kubę, Dominik to... był takim czarnym koniem. Niby tutaj taki cichy, nie? Coś no, tam, coś tam. Prawda. Ale te dania tych konkurencji eliminacyjnych to naprawdę no, robił... No, no, więc no, bardzo dużo wygrał, nie? W sensie tych zmagań. Szkoda, ale Dominika nie ma, więc myślę, że najbardziej będę kibicowała dzisiaj Filipowi. Bo on też jest taki niby cichy, a w ostatnim odcinku mega zaskoczył. No, dobrze, biorę się za pakowanie, bo musimy zaraz zasiąść przed telewizorem. Potem wam pokażę, jakie kosmetyki ze sobą zabieram. Dzień dobry, witajcie. Miałam wam wczoraj pokazać, co takiego ze sobą spakowałam. Ale pakowałam się dzisiaj rano na szybko. Masę rzeczy zapomniałam. Nie mam w ogóle ze sobą szczoteczki do zębów. Muszę zaraz iść na recepcję i zapytać, czy mogę gdzieś taką kupić. Jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę, to nie zabrałam dużo rzeczy. Kosmetyczkę mam na myśli te rzeczy do kąpieli. Wzięłam dosłownie jedną piankę z Ritualsa, ten balsam rumiankowy z Body Shopu do zmywania makijażu i jeden krem z zapisu. No i oczywiście tonik, żeby moja pielęgnacja była pełna, mam też piankę do mycia twarzy. No i to tyle. A chciałam wam pokazać sukienkę, którą sobie zakupiłam. Mam ją już na sobie. Poczekajcie, może podejdę do lustra. Czy ja jestem w stanie przekręcić aparat? Chyba nie. To moment.
Wybaczcie bałagan w pokoju, ale no tak się żyje w pokoju hotelowym. Kupiłam sobie taką prostą, klasyczną, czarną sukienkę. Tutaj guziki, długi rękaw z też takim ładnym guziczkiem. Pasek to jest mój pasek, miałam go wcześniej, taki dodatek. Wydaje mi się, że jak na imprezę taką, wiecie, firmową, no to jest to bardzo elegancka propozycja. W sensie takim, no nie, że bardzo elegancka. Jest to po prostu zwykła sukienka, którą będę mogła w zasadzie jeszcze wykorzystać. Ale chodzi mi o to, że ma odpowiednią długość. Bo jednak, no, trzeba pamiętać, że w takich wyjazdach przyjeżdżamy jednak do pracy, prawda? Więc tak, zrobiłam sobie makijaż, taki standardowy dla mnie, czyli nic specjalnego. Muszę sobie domalować zaraz usta, ale słuchajcie, miałyśmy problem w pokoju z grzaniem. Ustawiałyśmy sobie klimę, żeby nam grzało, ale absolutnie nic to nie dawało. Zadzwoniłyśmy do recepcji, przyszli panowie technicy i ogarnęli nam to. Klima już działa, jest tu nawet trochę gorąco, a póki co jest 20 stopni. Już tak się przyzwyczaiłyśmy do tego chłodu, bo było wcześniej 17, że teraz 20 to dużo. Jak Andrzej to ogląda, to pewnie się śmieje, bo w domu jak mamy 20, to skiełczę, że zimno. Tak. No, także takie mam zwykłe rajstopki, czarne. Mam do tego czarne buciki, zaraz wam pokażę, jakie od tej daczy. Taki zwykły bucik. Może pokażę wam się potem w całości i poproszę Dorotę, żeby zrobiła mi zdjęcie przy choince, bo jest przepiękna. No. Czyli co? To jeszcze tylko te usta. Chociaż może zostawię je tak, o, dlatego że no właśnie, przez to, że było zimno, to mam wrażenie, że strasznie szybko mi się wysuszyły. No, także ogarnę to i do was wrócę. Dzień dobry, witajcie. Chociaż tak naprawdę wpadłam się z wami pożegnać. Wróciłam już z moich wojaży, było ekstra, hotel był świetny, co na pewno już widzieliście. Jeżeli chodzi o nasze atrakcje, to mieliśmy koncert Vito Bambino. Przez resztę nocy towarzyszył nam DJ i zespół Stage Fever. Są w ogóle świetni. Jeżeli szukacie kogoś, kto ogarnie wam muzycznie imprezę i no chcielibyście, żeby to nie było disco, tylko powiedzmy muzyka pop, to myślę, że nie mają sobie równych. Naprawdę, dawali czadu. Było mocno. W ogóle jeszcze wam powiem, może w międzyczasie, zanim przejdę do tego, co trzymam w łapkach, że nie było mi 2 dni i chyba źle przeczytałam instrukcję dbania o gwiazdę, bo już musiałam zerwać jej listki. Więc jestem ciekawa, czy ona dożyje do Bożego Narodzenia, czy nie będę musiała jej wymienić. Nie wiem, co poszło nie tak, no ale coś mi się nie udało. Dobrze, przechodząc do tego, co wylosowałam w kalendarzach adwentowych, w moich mikołajkowych okienkach. Pierwszy produkt to Shower Cream, to jest ta seria Shea. Taka mini wersja, ale spoko, do zużycia. Jeżeli chodzi o drugi produkt, tutaj mam coś nietypowego, dlatego że jest to odświeżający spray do prania. Wydaje mi się, że może być to bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o rzeczy do pościeli, wiecie, zapach do pościeli, no bo ja używam płynów do płukania zawsze. Zazwyczaj jest to coś z tej serii Lenor Perfumel i one pachną przepięknie, natomiast no wiecie, no tych kompletów pościeli mamy trochę, więc zanim przyjdzie kolej na te jakby kolejna na zmianę, no to nie wszystko w dalszym ciągu pachnie. Niektóre te zapachy już w szafie nam się zdążają ulotnić, więc wydaje mi się, że to będzie opcja, a to jest bardzo ładny zapach. To jest yuzu i tulipan. To jest taka ta seria, tak naprawdę ich flagowa, dlatego że Rituals pochodzi z Holandii, a to jest właśnie Amsterdam Collection. Jeszcze raz wam pokażę, żebyście mieli okazję zobaczyć. No. Także bardzo się cieszę, bo to naprawdę bardzo ciekawy produkt. Zresztą ostatnio zużyłam piankę pod prysznic o tym zapachu, także bardzo mnie to cieszy. No, dziś już nic takiego się nie wydarzy. Wróciłam, byłam zmęczona, trochę spałam. Jeszcze czeka mnie trochę pracy, a w międzyczasie jeszcze idziemy na tańce. Także nie będę miała już nic takiego ciekawego do pokazania, dlatego się z wami żegnam. Proszę was o zostawienie łapki w górę, komentarza i jeszcze byłoby mi miło, gdybyście również zasubskrybowali ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia w kolejnym vlogmasowym odcinku.